malowidła na tej ścianie to była w sumie inicjatywa głównie pani dyrektor. Natomiast jeżeli chodzi o rozmieszczenie elementów i wszystkich innych jakby pomysłów, które tutaj są, no to był totalny freestyle, jakby mieszanka kolorów i jakby patrzenie z oddali na ścianę, tak żeby to kolorystycznie grało ze sobą, żeby nie było przeważającej ilości np. zimnych barw z lewej czy z prawej. Chodziło o to, żeby jakoś to fajnie kompozycyjnie grało ze sobą. Jeżeli chodzi o takiego typu rzeczy i duże formaty, nie miałam możliwości jeszcze i okazji malować czegoś takiego, ale chętnie się podjęłam, bo lubię takie wyzwania i bardzo mi się to podoba. Trochę się tego obawiałam, ale finalnie wszyscy mówią, że są zadowoleni, więc chyba wyszło fajnie. Mi się też to generalnie podoba już, patrząc na to z perspektywy czasu po tygodniu, kiedy skończyłyśmy malować, bo pomagała mi w tym projekcie tutaj Róża Konieczna, która też jest grafikiem, ma taką duszę artystyczną, więc dlatego ją poprosiłam o pomoc w realizacji tego pomysłu. My jesteśmy mieszkankami tutaj okolic Krzmiszewa, więc no, miałyśmy jakby tutaj kiedyś okazję chodzić do szkoły, więc fajnie było wrócić po latach do szkoły, tylko w innym jakby kontekście, w innym charakterze. No i dzięki temu coś tam po sobie zostawiłyśmy. Teraz myślę, że na długie lata będzie to służyć i ta świetlica będzie taka żywa dla dzieci i będą mogli sobie z tego miejsca fajnie korzystać i odpoczywać podczas lekcji albo po lekcjach. Zmian jest sporo już od jakiegoś czasu. To, co najbardziej cieszy, to zmieniające się przestrzenie w naszej szkole, a więc tworzenie środowiska, tworzenie przestrzeni, tworzenie miejsca, w którym, mam nadzieję, nasze dzieciaki szkolne mogą czuć się tak jak w domu. Przestrzeń uważam, że ma istotne znaczenie i istotną rolę odgrywa w edukacji, bo ona sprzyja, ale i też tworzy klimat, dzięki któremu ta edukacja może jest przyjemniejsza. To, z czego jestem niezmiernie zadowolona, to to, że świetlica szkolna, więc miejsce, w którym dzieciaki w ciągu dnia spędzają sporo czasu, bo czekając albo na zajęcia lekcyjne, albo po zajęciach lekcyjnych na odjazd do domu, jest od tego roku szkolnego miejscem, z którego mam nadzieję nie będzie im się chciało wychodzić. Kolorowa, przepiękna, energetyczna. Ze sprawą bardzo istotnych, bardzo ważnych osób, rady rodziców, a więc rodziców, którzy widząc potrzebę szkoły wyszli naprzeciw, przeznaczając środki, i to znaczne, na wyposażenie tej świetlicy. Kolejna osoba, która nas tutaj wsparła swoim pomysłem, ale i też czasem i zrobiła to całkowicie charytatywnie, to jest pani Magda Andrzejewska, która widząc potrzebę, ale i też myślę, że mając pewien sentyment do naszej szkoły, bo jakby nie było, kiedyś do niej chodziła, zauważyła, że może w jakiś sposób zmienić, przyczynić się do zmiany tej przestrzeni i dzięki niej po prostu ta kolorystyczna ściana budząca mnóstwo emocji powstała. Kolejna grupa osób, która się tutaj zaangażowała ogromnie, to oczywiście nauczyciele. Każdy, kto mógł i w jakim zakresie, w jakim mógł przygotować, a więc kwestii i malowania, i kwestii porządkowania, i klejenia tej przestrzeni, dołożył swoją cegiełkę, za co jestem ogromnie wdzięczna i po prostu się cieszę, że tutaj przy współpracy ludzi mogą dziać się takie fajne rzeczy, zmieniające przede wszystkim przestrzeń szkoły. Ta szkoła w Grzymiszewie nie zawsze była taką szarą przestrzenią, bo ona gdzieś tam
na przestrzeni tych lat się zmieniała, ewoluuje cały czas, ale cieszę się, że nabiera to wszystko takiego, nie wiem, wymiaru zupełnie innego. Świetlica nasza jeszcze cały czas wymaga pewnych dopracowań. Czekamy na nowe stoliki, które się pojawią lada moment. No jeszcze są drobne elementy, które zostaną wyposażone w takie, nie wiem, ochronne blaty związane z obudową kaloryferów. No co najważniejsze, biurko dla nauczycieli pracujących w świetlicy. No i uroczyste otwarcie. Myślę, że to nam pozwoli przy współudziale i rodziców, ale i też realizatorów przeciąć symbolicznie wstęgę wprowadzającą w tę przestrzeń naszych.